Halo, halo, Ziemia, zgłoś się, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matmar Space, a oto kolejny odcinek z gry Minecraft. Oczywiście gramy na modach, z nami są JP15 i Szgierc. Witam. Guten Morgen. Ty Niemcu jeden. Dobra, myśmy sobie od ostatniego odcinka troszkę zrobili. Dokładniej myśmy sobie tam, nie wiem, tak, tego nie było. Myśmy sobie, ja tutaj sobie zrobiłem coś takiego, że jak mam drugi generator, to tutaj sobie zrobiłem taki system, który dyspozycjonuje, nie, jak to się mówi, dyspozycjonuje, jesteś, który rozdaje węgiel tym piecom, w sensie węgiel bądź inne paliwo kopalne. I przez te rury po prostu on jest dostarczany. I to jest tak, ze skrzynki wychodzi rura i jest to wszystko popychane tym prostym redstone engine'em. I idzie to tutaj i pójdzie do tego pieca. Jeśli nie pójdzie do tego pieca, to idzie i idzie do tego pieca. Jeśli nie pójdzie do tego pieca, to wraca. No, to jest mniej więcej na tej zasadzie, ale to jest tak bardziej na random. W dzisiejszym odcinku sobie dorobimy trochę więcej generatorów, znaczy albo w dzisiejszym odcinku, bo w dzisiejszym odcinku chciałbym może, nie wiem, pójść może po jakieś surowce albo coś, chociaż nie, no. Ja bym na razie tutaj raczej popracował nad tym, żeby kilka rzeczy zrobić. Właśnie, jeśli chodzi o to, to myśmy właśnie tutaj już sobie tutaj zrobili dość sporo, bo myśmy sobie tutaj zrobili sobie tutaj farmę pszczół, bo ogólnie tutaj się rozłożył Szgierc na działce. Oczywiście myśmy go podpięli do naszej sieci elektrycznej i prąd jest dostarczany. Tak, właściwie to on nam czasem daje prąd, bo tutaj jak tamte urządzenia nie zużywają, to on dostarcza więcej prądu do sieci, tak żeby było. Bo tutaj zebraliśmy sobie, myśmy byli ogólnie na wycieczce na mapę surowcową, bo była po restarcie mapa surowcowa i zbieraliśmy sobie właśnie te ule, a przy okazji natrafiliśmy na parę wiosek i poznajdowaliśmy tutaj, to są Hobbistic Steam Engine. I one nam produkują tutaj prąd. A to jest co? Czekaj, co to jest? To też jest Hobbistic Steam Engine, dobra. To go zrobiłem kolejno, żeby było więcej. O! Okej. Oczywiście też jeszcze jedna rzecz, jaką mamy, to jeszcze tą jedną rzeczą będzie tutaj to, że nareszcie wykorzystaliśmy Segmila do niecnych celów, mianowicie. Mianowicie nareszcie wykorzystaliśmy Segmila do niecnych celów, czyli zaczęliśmy produkować z niego mąkę. I tą mąkę zaczęliśmy sobie po prostu tutaj przetwarzać na chleb. I dzięki temu mamy po prostu mnóstwo żarcia. Tutaj o. A nie, tutaj się teraz charcoal robi, dobra. Przy sobie. To będzie więcej. Już jest zrobiony. O! Jest. Znaczy się nie pali kołkiem? Co? Nie. Ło. Nie, to się pali zwykłym czarkolem, dobra. Tak. Znaczy chyba zwykłym węgiem, tak się wydaje. Matmar, w piwnicy masz jeszcze piec do pokazania. Jaki piec? Plastkun do robienia stali. Bo stal jest ważny. I się Segmila pokazałem. Aha, nie, a piec, dobra. Tak. Dobra. Dobra, już wiem, o czym mówisz. Chyba. Nie, ruchome piaski! To znowu tam wpadłeś. No, ja przeskakuję po prostu używając tego swojego miecza magicznego. No ja, tak. Ja się tak dostaję na tą działkę, a teraz mi się tak źle klikło. Dobra. Taka prawda, że może jeden mobek się złapał w te ruchome piaski. Dobra, i teraz tak. Gdzie ty masz ten piec? Piasek i trudno go nie zauważyć. Gdzie? Zobacz. Aha! Dobra, jest. Blast Brick Furnace. I to robi stal, tak? Czy co to robi? Tak, wrzucasz żelazo, wrzucasz. Zobacz sobie recyp. Aha, że w sensie, że do dwóch otworów muszę wrzucić, czy jak? Czekaj. Wrzucasz żelazo, wrzucasz coś. Czekaj, Blast Furnace. Byly Ast Furnace. Dobra. Możesz kliknąć na strzałkę. Dobra, muszę sobie tylko zobaczyć. Blast Furnace. I teraz tak, dobra, jest Blast Furnace Brick i ten. A teraz rozumiem, że Steel, czekaj. Dobra, wiem, dobra, już, dobra. Teraz tak, aha, dobra, i z tego się robi Steel Anglot. Aha, czyli jak się wrzuci Iron Anglot, to się robi Steel Anglot, dobra. A to iść, nie, bo tam był jeszcze taki piec jakiś łukowy, jakieś takie inne dziwne rzeczy. I ja widziałem, że one chyba robiły, w sensie, że z węglem robi stal, w sensie dorzucasz węgiel i ten i robi z tego stal jakoś, nie wiem, ale dobra, no dobra, to jest lepsze w takim razie. A to działa na prąd, czy to na co działa?
To na węgiel. Co to jest? Aaaa! Wszystko na węgiel. Trzeba tą farmę wreszcie zrobić. To ludzie, teraz zwolniliście się z aloi, ja teraz będę go używał bardzo. Batman, a ty co do surowców, to przydałoby się w sposób pochać. Właśnie mnie się tak wydaje, że ten odcinek byłby taki dobry, bo w sumie ja już tak trochę runoutuję z surowców i tak w sumie tak Matmar run out of fuel. Czego nie mogę palić silikonu, no co chodzi? Właśnie, bo mam dużo nasionek, czy nie dałoby się tego na coś przerobić? Zresztą nie mógłbym to zasadzić, no ale no... No cóż, no nie zgodziłeś się na to, żeby zrobić twoją działkę jako jedną wielką farmę. No to cóż ja poradzę. Aluminium Brass Ingot. Co to jest? Skąd to jest? Aluminium Brass to jest to, z czego się... Ale te dźwięki wydają, bo to jest chyba koper i aluminium. Ale na co mi to było? Co to jest? Skąd ja to mam? Mogło się samo zrobić, jak jakiś problem. Dobra, mniejsza. Dobra, to ja sobie powiedzmy, że odłożę sobie jakieś rzeczy. Wezmę sobie Bronze Eyeglot, naprawię sobie moje maczopy i inne tego typu rzeczy. I sobie pójdę po prostu powydobywać. Pójdę sobie powydobywać miał surowcową. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Myślę, że widzom się to na pewno spodoba. No na pewno. Nie mają wykładu. Odcinek z Minecrafta, w którym nie ma kopania, no co to? Odcinek stracony. No. No. Czekaj, jest Bronze Island, dobra. To chyba jedna sztabka brązu mi chyba wystarczy i w sensie do naprawienia mojego kill-offu. I jeszcze, dobra, kobel i tutaj jeszcze potrzebuję żelaza, dobra. Ale ja nie mam właśnie żelaza, bo ja wszystko zużyłem na plate do generatorów. I właśnie, i będziemy sobie zbierali właśnie, żelazo i inne tego typu rzeczy, bo chcę zrobić po prostu więcej generatorów, żeby ta elektrownia produkowała dużo prądu, bo już go trochę sporo zużywamy i te badboxy tak trochę, no to wszystko nie nadąża i tutaj tylko dzięki tym Steam Engine'om jeszcze żyjemy, jeśli mogę tak się wyrazić. Widzisz, zaraz mnie wyłączę, nie będzie. Tak, ale ten, ale zauważ, że ja cię mogę odłączyć od sieci. No wtedy ja będę miał dużo prądu i będę zadowolony. Tak, a Jan Pawlik nie będzie miał nic. What? Nie odłączymy cię, nie bój się. Dobra. No czekaj, a i zwykłymi kapacitorami nie można polepszać. Dobra, ja idę sobie ponaprawiać narzędzia. Ale sprawdź, bo ja idę tak sobie ponaprawiać narzędzia. Specjalnie. To sprawdź, czy można. Nie mogę wsadzić. Ale no bo to musi być. To musi być double layer. Dobra. To nie wyciągaj mojego redstone alloy. Niech on się tam robi. Jaki redstone alloy? Robi. Dobra, poproszę jedno żelazo. Jedno żelazo, dobra, kobel tam chyba jest. Dobra, jest kobel. Dobra, naprawię sobie machopa. I muszę sobie teraz jeszcze zrobić brąz. W sensie z brązem sobie muszę kilo pięknie naprawić. I jeszcze muszę sobie żelazem naprawić moją łopatę. Tak, ta łopata jest żelaza? To jest Iron Spadel. Czemu nie mogę jej naprawić? No żelazem, nie? No właśnie nie. Pawlak, pomóż Matwarowi naprawić swoją łopatę. A to nie brąz tam przypadkiem? Z czego masz? Ale to jest ironowa. Tutaj pisze, bo to jest ta, co mi z potworków wydropiła. To jest zwykła łopata. A to nie możesz jej naprawić, to musisz ją naprawić w kowadle. To nie jest ta łopata z tym kęsem. Aha, a mamy te? Mamy czy nie? Mamy kowadle, bo nawet żelaza nie mamy tyle na kowadle. Mamy! Jesteśmy biedni, naprawdę. Mamy żelazo. Ale serio, starczyłoby nam na kowadło. No dobra. No to nie, no to mniejsza, no to ja sobie zrobię jakąś łopatę, sobie wytopię z brązu, żeby było, o. To poczekajcie, to możecie sobie, czekajcie, mamy czy nie mamy? Sword, hammer head, tool rod, dobra, weźmiemy sobie najpierw tool rod cast. I oprócz tego jeszcze sobie weźmiemy shovel head cast. I jeszcze chyba tool building cast, tak, dobra. I czego mamy najwięcej? Mamy najwięcej chyba, może z aluminium sobie zrobię? Albo nie, z brązu, bo brąz jest taki powszechny. A co jest twardsze, aluminium czy brąz? Albo wiecie co, zroję sobie to po prostu. I zobaczę. Zroję sobie z aluminium, bo jeszcze nic z aluminium nie robię. No nie, no i mi wyszło z brązu. I można robić mieszane, czy nie? Nie. Może. Znaczy, części tak, ale... No mieszane części, no. Mieszane części tak.
Okej. Okay. A to easy. Dobra, to odkładam dalej. Teraz szuwel to będzie z aluminium, co je zrobię. Aluminium, gdzie jest moje aluminium? Będzie wspaniała, leciutka łopata. No come on, czemu nie leje się? O, może się nie da. Nie, dobra, chyba się nie da. Co? Może to zbyt za mało. No jak nie, tego jest najwięcej właśnie, najwięcej mamy aluminium. Nie, z aluminium się nie robi. Aha. To jest glin, chłopie. A to nie, to dobra, to zrobię się z... wyginęło po uderzeniu. Aha. Co? Nie, aluminium jest mocne, co ty gadasz? Nie, jest słabe, cholernie słabe. Dobra, brąz, to zrobię sobie łopatę z brązu po prostu. Co tam dać się skończyło? Co? Co mi się skończyło? Tamta łopata. W sensie ma minimum procent, ale ona to jest taka zwykła łopata. To jest ten problem, że jest taka zwykła łopata. I byśmy potrzebowali kowadła. Ej, szybciej, więcej już energii produkować nie będę. Jestem dalej na minusie, dalej w rzeczy więcej niż jestem w stanie produkować. Dobra, to ja sobie teraz zrobię łopatę z brązu. I będzie pięknie. Czekajcie, łopata. Aha, to się tak po prostu robi? Nie. Nie, to jest Tool Forge, a ja nie chcę Tool Forge, tylko... Nie, ja właśnie chcę Tool Forge. Czemu nie mogę? Czemu nie mogę? Shovel head i handle. Aha, handle! Aha, to ma być handle. Patyk. A to patyk trzeba pozbyć. Ale mam brąz touch rod, w sensie... To jest gruby. Tool rod cast, w sensie... Mocny. Musisz tool rod, a nie to tool rod. Bo to jest mocny patyk. To bierz. Okej. To jest inna rączka. Weź ją przepal, żeby mieć z tego surowca. No dobra. Rzucaj. Jak to wygląda? Ło, czemu to jest jako blok? Dobra, i teraz sobie wezmę, w takim razie weźmiemy to i będzie, jest łopata, dobra. To jak jest łopata, jest to, jest kilof, jest matchup, dobra. To myślę, że mogę iść na surowcową. Jeszcze no to bye bye. To wam jeszcze wrzucę, niech to wam się przepala. Oddam wam kobel. Wrzucę wam jakąś randomową łopatę i idę. Albo nie, wykończę tą łopatę do końca. O, dobra. No to goodbye. Warp surowcowa. Bye bye. See ya. Bye bye, mówisz jakbyś nie... Jest, choć chcesz coś pokazać. Chodź tu. Albo w sumie to ma być. Chyba przeniosę jakąś malutką drugie farmę kaktusów, no bo... Ja się czuję taki bezpieczny na surowcowej, a taka prawda, że każdy mnie może tu zabić. No tak. No. A ja się czuję to tak beztrosko. Beztrosko na farm biega. Ja też chronił Matmara. Matmar, wykorzystam twoją działkę, co chciałbym na farm kaktusów. Czekaj, bo nie słyszę cię, bo ty... Twój mikrofon. Trochę coś działki wykorzystam na farmę kaktusów. W sensie posadzę blisko ciebie kaktusy. Czemu? No dobra, niech się będzie. Tylko że to nie... Okej. A to nie jest moja działka przecież już. O, kaktusy. Mogę ci przenieść kaktusy, ale nie wiem, do czego ci potrzebne. Przynieść? No bo z kaktusów się robi to, czym się uszczelnia. Czyli przynieść, tak? Dobra. Tak, przynieść tego. Bo tutaj jest pustynia, co nie? No to się pytam, czy przynieść. 400 takich kaktusów są oczekiwane. A te malutkie kaktusy od Biały są plenty? Tajny kaktus? To z nożyczkami. Nożyczkami tylko można je zabrać. Dobra, chodziło mi tylko o to, czy to przynosić, czy nie. Fajnie trzeba. Dobra, to ja przynoszę zwykłe kaktusy. A mówili, że kaktusy są nieużyteczne. Ej, w ogóle mogę przynieść wam mnóstwo piasku, ale w sumie no... Tak w sumie my też mamy piasku tam pod dostatkiem na naszej pustyni. Co jest najważniejsze? Elektryczny piasek, który działa na R. A wyście robili piasek z kobla? Nie ja. Ale Gierc robił.
Rady, ja wam pozbieram tak ze stak kaktusu, żebyście mieli. I myślę, że tyle wam powinno wystarczyć. Też tak sądzę. Będziesz robił redstone kondykty? To dobrze. Ło, owce. O, co to jest? Skalp... Co to jest? Scalpeter ore. Aha, to jest chyba jakaś sól. Scalpeter, nie zbieraj tego, nie zbieraj tego, to jest... Tego jest... Ho, wszędzie. Ale to jest sól. Ale to jest sól. To jest białe złoto. To jest białe złoto. Nie zbieraj tego, nic nie warte. To jest białe złoto, sprzedam to w tej, w średniowiecznej Polsce. Zobaczysz, ile zarobię. Musimy zbudować wehikuł czasu. Da się. Pamiętasz, co pisałem ostatnio? Tak. Więc nie zrób. My się przeniesiemy do... Nie, nie wiadomo, o co chodzi. To ja chciałem zrobić. Szczerze, mnie się wydaje, że to, co ty mówisz o tym jakimś tym, to są jakieś brednie, bo przecież to jest nielogiczne. To się też tak myślę, co z tego? Okej, z tego. Jesteś, ile tych małych kaktusików tutaj jest. One kują. To są wszędzie. To są jak te kaktusiki z Ikei. Nie, bo ja kiedyś myślałem, bo był taki kaktusik w doniczce w Ikei i ja myślałem, że to był taki sztuczny kaktus, co nie? Bo on wygląda tak, jakby to był jakaś, co nie wiem, ja byłem wtedy mały, ja myślałem takie, a co to, jak jest jakaś tektura, co to jest? I sobie dotknąłem i się nieźle pokaleczyłem. Się wziąłem tak do ręki, co nie? Kaktus cię zaatakował. No i od tego, no i od tego jest akcja przytul kaktusa. Ach, ta historia. A dobra, bo mam już ponad stak kaktusa, dobra, zostawię 3 kaktusy, niech rosną. Slavernus jest trochę... Slavernus. To jest Slav. Słowiański Fernus. Nie ma to jak słowiański piec. Dobra, tu są berisy, mówicie? Ktoś coś o berisach wspominał. Są, możesz poczytać, beri masz. To taki krzak. Mythical Grey Flower, nie to. Dobra, nieważne, ja sobie zajmę się ścinaniem drewna. Bo drewna brakuje i drewna będzie potrzeba. Za ile będzie gotowa ta farma tego drewna? Właśnie, bo ja nie bo ja w sumie nie dodałem, że to, co tam teraz robimy, to ma być po to, żeby była farma drewna i żebyśmy mogli mieć charcola, w sensie nieograniczony zasób charcola na do generatorów. No, to o to tam chodziło, żeby był prąd ciągle. Patrz pan, jak zapark. Właśnie boję się, że wlecę w powietrze. Nie chcesz ze mną. Dobra. W ogóle przyniosę chyba też trochę sadzonek, tak mi się wydaje. Teri, że cały prąd, który tu wysapnął, jest wysyłany do ciebie, to naprawdę. Masz to prąd. Powinieneś... Ale kto co? Kto powinien komu dziękować? No tak. Zgadzam się. Nie ma jawnie, że mam dużo. Muszę odciążyć te miejsca parki, bo ja potrzebuję tam dwa dni niż się. I się no. To jest drama. Proszę. To drama. Moje fabryki dodają, no. Ja to zrobiłem to lekko dla siebie. A tutaj okazuje się, że zasilam całą sieć jeszcze brak. A czy nie, no moje się zasila, tylko ja potrzebuję opału. No i ja zaraz oczywiście dorobię więcej generatorów, znaczy się no. W następnym odcinku, albo jeszcze za dwa następne. Bo chodzi o to, że jest na razie... Bo trzeba żelaza dużo, no. Cóż to dużo ukrywać. A na razie trzeba poczekać, aż ludzie sobie query pokopią, żeby można było im kraść. Jest takie... O, jabłuszko. Takie o jabłuszko. No jabłuszko mi z drzewa spadło.
W ogóle ile mamy teraz chleba, bo jesteś. To jest bogactwo. Tapusap. Będę przynosił różne rodzaje drewna. Zobaczymy, czy teraz te moje silniki są w stanie uciągnąć produkcję seed oilu. Nie wiem, po co. A to są jakieś nasiona na paliwo? Znaczy, w sensie seed oil to jest. Właściwie nie zapomniałem, do czego to się stosuje. Pamiętam, że to inaczej się robi biomasa. Biomasa się robi z głowy. Aha. O, jest. Udało się. Mam chyba stabilny prąd. Tak, mam stabilny prąd. Dobra, nie muszę się zmartwić, że mi prądu zabraknie. Dobra. Nie dość, że silniki uciągają jedne maszyny działające, wow. To jeszcze slow. Una momento. Aha! Aha! Aha, bo to jest ten skup. Aha. Młot? O co mu chodzi? Nie, bo to jest jakiś. Bo to nie jest młot, tylko to jest skup. W sensie ten. To siatka. A, myślałem, że to jest młot. No. Ale w ogóle to jest ten. Mana Steel Ingrot. Wow. Wiesz, tak. Bo to się przyda, tak 60 sekund. Jak ci te maszynerie idą? Nieźle. Tylko no, prądu jest mało, bo wszystko jest przesłane do ciebie. Tylko squeeze. No, o Boże, sam squeeze. Możesz zobaczyć na silniki, jak one wysyłają prąd i zobaczyć, że ten prąd idzie głównie do ciebie. Ach, te pszczelne nie dać nie chcą. Dobra. Wiecie co? Wiecie co? O, gumowe drzewo! Zetnę je, tak. Co było? Ale gumowe drzewo. Znalazłem gumowe drzewo. Muszę jak? Liście pozyskać. 1, 3. Muszę pozyskać sadzonki. A ty zabiłeś połówkę pieca. Czemu? Slab furnace. Jest taki pies do pizzy. A to jest Slav Furnys. Słowiański piec. Ej, z tego nie chce mi wypaść ten. Z tego nie chce mi wypaść sadzonka drzewa gumowego. Niepotrzebne ci. O, jest, wypadło. W sensie no ten. W sensie ścinam sobie teraz liście drzewa gumowego. Ej, a może zróbmy generator z extra utilities? Mógłbyś jakiś zrobić, tylko na jaki? Solar generator. Albo full base. Albo nie, bo solar to muszą być diaksowe slaby, to może nie. Diaksowe slaby, o jesteś. Dobra. Mam jedną sadzonkę drzewa głównego. Dobra, ja sobie wrócę do home. Właśnie jak tam z odcinkiem? Ile już minut? No właśnie wróciłem, żeby skończyć. Tak więc, no... Tak więc, no... Tak więc dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o kliknięciu guziczka subskrybuj. No i ja się z wami żegnam, no. Cześć! Goodbye!